Panie Marku, pytania są przygotowane w konkretnych sprawach, jeżeli się takie badanie wykonuje, to osoba testowana musi wcześniej znać treść tych pytań, bo musi je rozumieć, żeby móc odpowiedzieć w sposób jednoznaczny tak lub nie. Ale chcę Państwu powiedzieć, że w tego typu badaniach odpowiedź osoby testowanej nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie jest to, czy ma zakodowane w swojej świadomości swój udział w jakimś na przykład przestępstwie i ten fakt świadomie ukrywa. Uwaga, zaczynamy. Czy obecnie jest 2015 rok? Tak. Czy znajdujemy się w Warszawie? Tak jest. Odpowiadamy krótko, tak, bez dodatków. Nie kiwamy głową. Czy w sprawach odpowiedzi przed czytelnikami na pytania osobiste zamierza Pan oszukiwać, odpowiadając na którekolwiek z pytań tego testu? Nie. Czy potrafiłby Pan zamordować człowieka? Tak. Czy Polska ma dostęp do morza? Tak. Czy zabił Pan kiedyś człowieka? Nie. Czy przed 16 rokiem życia wyrządził Pan komuś krzywdę z użyciem niebezpiecznego narzędzia skutkujące jego zgon? Nie. Czy dzisiaj był pogodny dzień? Tak. Czy widział Pan kiedyś ludzkie zwłoki? Tak. Czy znajdujemy się w Warszawie? Tak. Czy boi się Pan, że zainspiruje jakiegoś mordercę? Tak. Czy był Pan wykładowcą na wyższej uczelni? Tak. Czy jest jakiś zbrodniarz, który Pana fascynuje? Nie. Czy spotkał się Pan kiedyś z mordercą? Tak. Czy widok martwego ciała zrobił na Panu wrażenie? Nie. Czy według Pana uzasadnione jest zabicie niewinnych osób, by ocalić własne życie? Tak. Czy myślał Pan o zamordowaniu recenzenta? Nie. Na pierwszy rzut oka ten zapis jest korzystny zarówno przy odpowiedziach tak, jak i przy odpowiedziach nie. Czy potrafiłby Pan zamordować człowieka? Czyli widać, że ta odpowiedź jest prawdziwa u Pana, że miałby takie na tyle sił, tylko jest, tu należałoby dociekać w jakiejś sytuacji, prawda? Przy tym pytaniu widać, że ta odpowiedź jest szczera. Czyli nie stara się kreować się na kogoś, kim nie jest.